Cześć, to Brygida, witam Was na moim kanale w bardzo dawno niewidzianym kadrze, bo mam wrażenie, że w tym kadrze mniej więcej w moim pokoju nie nagrywam, nie wiem, pół roku, może dłużej, ale pewnie krócej. W każdym razie mam już przygotowaną kawę, tutaj jest filiżanka. Dzisiaj zrobiłam sobie cappuccino z odrobiną kakao na wierzchu, tak posypane. W każdym razie ewidentnie jesień już nadeszła. Dawno tak z Wami nie rozmawiałam, więc jeszcze muszę wrócić do takiej płynności. W każdym razie nadszedł ten moment, moi drodzy, nadszedł ten moment. Dzisiaj jest dokładnie 6 października, kiedy przesadzę tego Pink Birkin. Przepiękne. Skąd ja go mam? To wiedzą te osoby, które obejrzały do końca tego vloga z Festiwalu Roślin. Pojawił się wtedy u mnie w domu. Jeszcze raz dziękuję bardzo za prezent. W każdym razie od tego momentu czekał na przesadzenie. Ja go podlałam jeszcze wczoraj, żeby był taki bardziej nasiąknięty i mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej mi będzie go przesadzić. Teraz mam moją główną kamerę na wprost, a tutaj mam GoPro, nie GoPro, przepraszam, DJI Osmo Pocket. W każdym razie zobaczymy, jak będą przebitki, może będą fajniejsze przebitki w ten sposób zrobione, może to będzie ciekawsze dla Was. Dajcie mi znać koniecznie, jak wiecie, ja się staram cały czas rozwijać, więc czekam na Wasze opinie, czy jest lepiej, czy gorzej, czy jak uważacie, czy macie jakiś inny pomysł. Dobrze, kawę odsuwam i biorę miskę. Mam tutaj taką tacę, która była super do podlewania roślin, a zwłaszcza do odciekania. Kiedy podlewałam coś i sobie odciekało, mogłam przełożyć dalej, ale niestety z jakiegoś powodu jest tu strasznie dużo dziurek, takich malutkich, drobnych i zauważyłam to wtedy, kiedy zrobiła mi się kałuża na podłodze czy na blacie tutaj i wtedy dopiero dostrzegłam. I nie wiem, czy ja na tym jakoś stanęłam, czy coś przebijałam i to przebiło. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam, żebym robiła celowo dziurki w podstawce. W każdym razie teraz potraktuję to jako taką tacę do wyrzucenia poprzedniego podłoża, a w przyszłości będzie to pewnie taca na ogród bardziej, żeby albo... A nie, ja pamiętam, to było na ogrodzie. Ja to zostawiłam jako pojedełko dla ptaszków. Czy ptaszki tutaj wydziobały coś, czy kamyczkami, czy mój pies to pogryzł? Trudno określić. Jakiś farfocel. No, w każdym razie trudno określić. Teraz mi się przypomniało, że ja przecież z tego zrobiłam pojedełko dla ptaszków i jeży, i żabek. No cóż, trudno określić, co tam się stało, czy kosiarka na to najechała, różnie bywa. Ale my dziś nie o tym, bo o tym to można by było gadać miesiące. Wróćmy do tematu Birkina. Ja miałam mojego Birkina, który był przepiękny, olbrzymi, składał się chyba z 10 sadzonek i był takiej wielkości. Tylko że niestety weszła mi plamistość filodendronów, zgniło wszystko, ja troszkę za późno zrobiłam oprysk, zwlekałam z tym, przyznaję i po prostu uznałam, że szkoda energii i się go pozbędę. Ten jest ładny, tylko że już widzę tutaj takie delikatne plamki i to jest kwestia taka, że trudno jest określić, czy dane plamki to są miodniki, czy to jest plamistość, bo one są dosyć podobne. Więc ja po prostu usunę wszystkie liście, które się tak pojawiają. Ja, wiecie, ja nie jestem żadnym biologiem, nikim takim z wykształcenia i po prostu wolę unikać. I oprysków unikam, ale z drugiej strony też unikam brzydkich liści. Może część z nich być na przykład kwestią miodników, które są naturalne. Czy są pożyteczne, czy nie, to też jest sprawa sporna, bo tak łopatologicznie mówiąc, miodniki zazwyczaj pojawiają się na pręcikach, na kwiatach, ogólnie na kwiatach. Nie kwiat, który uznajemy
za nazwę potoczną, czyli to jest kwiat. Nie, to jest cała roślina, która ma liście, łodygi, korzenie i tak dalej. Kwiat to jest ta część, która ma pręciki i słupki. Tak obrazowo, to jest ten kwiatek, nie zawsze on jest najbardziej dekoracyjny u rośliny, często dekoracyjne są liście, a nie są kwiatki. W każdym razie same kwiaty to, co się pojawia w celu zapylenia, w celu rozmnożenia rośliny. I miodniki zazwyczaj są ulokowane, tak? Tak się mówi, przy tych właśnie, przy kwiatkach, przy pręcikach, przy słupkach i tam jest właśnie wydzielany ten słodki nektar, który wabi rośliny i który wabi pożyteczne zapylacze, które sobie spijają i dzięki temu sobie chodzą od kwiatka do kwiatka i zapylają ten kwiatek. Rośliny niektóre wydzielają miodniki, czyli właśnie ten słodki nektar. Miodniki to jest tak jakby aparat, który wydziela ten nektar, może w ten sposób, taki gruczoły. I większość roślin je ma na kwiatkach, część roślin je ma w innych miejscach zlokowanych, na przykład na liściach. To jest rzadsze, ale tak się zdarza. I z tego, co się orientuję, jedną z takich roślin są również filodendrony. Jedną z takich grup roślin są filodendrony, które mogą mieć miodniki na liściach. Często są one właśnie mylone z plamistością, albo na przykład plamistość jest, tak jak w moim przypadku, często bagatelizowana przez to, że zrzucam to na miodniki, albo czasami jest tak, że ludzie usuwają liście, robią opryski, podczas kiedy widzą miodniki, a szukają plamistości. To osoby, które znają, wiedzą dokładnie, jak to wygląda, to potrafią to rozróżnić i zazwyczaj pukają się w głowę na jedno i na drugie, ale często jest tak, że na przykład miodniki pojawiają się wtedy, kiedy pojawiają się szkodniki i roślina myśli, że są to pożyteczne zapylacze, albo na przykład w ten sposób wzywa inne mrówkowiaty, chciałam powiedzieć. Dawno nie rozmawiałam na temat roślin, nie myślałam na temat roślin domowych, tylko ogrodowych, więc trudno mi się wysłowić. Wiem, co chcę powiedzieć, ale trudno mi to powiedzieć. W każdym razie, czasami roślina w ten sposób woła pożyteczne zwierzątka, które zjadają te szkodzące im. Więc miodniki, samo pojawienie się miodników może świadczyć, nie musi, ale może świadczyć o tym, że roślina miała styczność albo wyczuwa gdzieś te szkodniki, które na przykład już albo zrobiliśmy oprysk, ale albo już się wyniosły, albo jeszcze siedzą u nas na roślinie. Więc wszelkie plamki warto skonsultować z osobą, która się zna. Ja przyznaję, że zazwyczaj się nie znam. Więc po prostu usunę tego liście, jak już pozbędę się niepotrzebnej bryły korzeniowej, ziemnej i tak dalej. Wracając do tego, birkin. Ja miałam właśnie dużego birkina standardowego. To jest odmiana Pink, która się pojawiła w tamtym roku, czy może 2 lata temu, tak w szerszej wiedzy. Nie wiem, czy, bo nie śledzę takich typowo stricte kolekcjonerskich stron, czy to się pojawiło wcześniej, czy było tylko dla tych nielicznych, które mają jakieś kontakty, czy to nagle wybuchło właśnie wtedy, kiedy zostało to wyprodukowane w pierwszym momencie. W każdym razie wiem, że dosyć szerokim echem się pojawiło i były głosy, że to jest mutacja, która niedługo zniknie. I wiem, że niektóre rośliny z białą wariegacją typu White Knight, White Princess i tak dalej, te też wszystkie biało-zielone filodendrony, ta trójka, którą łatwo pomylić, że one czasami również mają różowy gen albo po prostu jakieś pojawia się różowy liść, mimo że to jest w teorii biała wariegacja. Więc biały i różowy w świecie roślin, o dziwo, są bardzo blisko siebie. W każdym razie Pink Birkin mi się marzył, odkąd go zobaczyłam i pomyślałam, że jak tylko go znajdę, to go sobie kupię. Tutaj na etykiecie jest napisane, że cena i tu jest zamazane, więc nie wiem dokładnie co jest napisane. W każdym razie jest napisane, że było 110 zł, nasza cena
39. Możliwe, że tu jest napisane cena w internecie. To jest tak zamazane, nie wiem, może kamerka łatwiej to wyłapie, tą nazwę. W każdym razie tak podejrzewam, że tu jest napisane cena w internecie 110, nasza cena 39. Roślina kolekcjonerska. Możliwe. Możliwe, że jest to roślina kolekcjonerska. Na ile nadal jest kolekcjonerska, to nie wiem. W każdym razie jeszcze w Biedronce nie widziałam. Bryła korzeniowa jest całkiem ładna. I teraz już przybliżę sobie. Bryła korzeniowa jest całkiem ładna. Ma piękne różowe korzonki. Ja Wam kiedyś mówiłam, że zazwyczaj zdrowe korzonki są jasne. Są żółciutkie, bielutkie, tego typu, ale niektóre rośliny mają inne kolory korzeni, tak samo jak mleczko. Czasami jest białe, a czasami jest różowe. Często właśnie u różowych roślin, takich jak Pink Princess czy Pink Birkin, korzenie i te soki są różowe. Jak go uprawiać? Mam nadzieję, że dokładnie tak jak wszystkie inne filodendrony, zwłaszcza filodendron Birkin, bo on według mnie był bardzo prosty, oczywiście do czasu, aż nie weszła choroba grzybowa, ale zazwyczaj jest tak, że roślina, póki jest zdrowa, jest prosta, ta, która jest prosta, problemy się pojawiają głównie wtedy, kiedy pojawiają się choroby. O ile nie jest to roślina, która potrzebuje wyjątkowego traktowania, jeżeli to jest roślina oczywiście już skrajnie mówiąc akwariowa czy terrarystyczna, no to wiadomo, że na parapecie, który ma 20% wilgotności i jest ciemno i to jest tak naprawdę sucha szafa, no to nie będzie rosła pięknie. Ale jeżeli mamy warunki odpowiednie, to roślina powinna pięknie rosnąć, bo każda roślina chce po prostu przeżyć. Tych korzeni tu jest sporo. Mam nadzieję, że nie zmarnuję sobie kawy przez ziemię ani przez włożenie tam liścia. Jeżeli chodzi o ten podłoże, to jest to podłoże kokosowe, ale ma odrobinę perlitu, więc nie jest to takie najgorsze. Korzenie są troszkę przesuszone, no bo jednak to, no niby wczoraj podlewałam, ale to jest takie dosyć suche, bo jest zbite to podłoże, jest przerośnięte korzeniami i musiałoby się naprawdę bardzo długo namaczać, żeby ono pochłonęło wodę jak gąbka, a z drugiej strony potem trudno byłoby je osuszyć. Dlatego to jest takie trudne podłoże w utrzymaniu w domu. Wiadomo, co innego, jeżeli to jest szklarnia, jeżeli to jest produkcja, a co innego, jeżeli to jest zwykły ludzki dom. Tu widać taką wręcz skorupę od tych korzeni. Trudno jest cokolwiek tu włożyć palca. Mam tutaj pałeczkę metalową, taką do sushi. I po prostu postaram się włożyć tutaj. I ja za każdym razem mówię Wam, że niezależnie od tego, co używacie, czy używacie drewnianego patyczka, metalowej pałeczki, palców, szczoteczki, cokolwiek, najważniejsze to jest, żeby uszkodzić jak najmniej korzeni, żeby zrobić to delikatnie. Ja na przykład, to może się wydawać, że jestem dosyć agresywna tym patyczkiem, tą pałeczką, ale ja wkładam tam, gdzie jest przestrzeń. I moja pałeczka idzie po prostu sama i sama oczyszcza. Nawet palce nie są tak delikatne jak pałeczka, która wchodzi i można ją delikatnie tak obracać w rękach i delikatnie luzować. Potem tylko troszkę palcami tutaj wczesać. Takim ruchem, jakby się wczesało albo tak włosy masowało. To żeby po prostu, no tak myślę, 80% tego podłoża bym chciała usunąć, zwłaszcza, że jest to podłoże bardzo mocno zbite z korzeniami tutaj przy samej nasadzie rośliny. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce dla zastoju wody, bo tutaj roślina po prostu, to jest takie miejsce łączące roślinę z jej korzeniami. I jeżeli zastój wody będziecie mieli na przykład na samym dole doniczki, że całe podłoże będzie suche, a na samym dole, na podstawce będzie zostawała woda, no to będzie podgniwać na dole, może coś podgniwać, albo roślina będzie się tam przystosowywała do korzeni wodnych. Ale jeżeli cała doniczka będzie sucha, ale przy samej nasadzie właśnie łącznik między korzeniami a dalszą częścią rośliny będzie cały czas mokry i cały czas zalewany, no to tam tego nie uratujemy. Jeżeli to zacznie gnić, to tego nie uratujemy, tylko trzeba będzie odciąć gdzieś roślinę, pobrać sadzonki i ukorzenić od nowa.
zobaczcie, tu jest taki w tym miejscu sok, który jest różowy. I on może podrażniać osoby, które mają różne alergie skórne, są wrażliwsze, więc lepiej tego nie dotykać gołą skórą. O, widzicie, oddzieliłam sadzonkę. Pod moim filmikiem z tym birkinem, którego miałam kiedyś, niestety bardzo ubolewam, że go nie mam, pytaliście się mnie, w jaki sposób sprawić, że on jest taki gęsty, bo wasz birkin rośnie wzwyż. Otóż, one rosną wzwyż. To są filodendrony, które się pną. Mimo, że krój mają bardziej krzaczkowy, ale to jest podobnie jak Painted Lady, jak większość takich roślin. Nieco podobne do Monstery, chociaż są delikatniejsze niż Monstera, ale pod tym względem, że to jest roślina, która nie wytwarza pnia i ona rośnie w górę i warto ją podpierać. Ale można zrobić też coś takiego, że po prostu sadzicie więcej sadzonek. Ja tam miałam chyba z 10 pojedynczych sadzonek zrobionych z 3 czy 4 doniczek. Nie ma możliwości, żeby birkin rozkrzewiał bardzo od dołu, że on będzie pojawiał się nagle 15 różnych. Posadzicie jedną, będziecie mieli nagle 15, jeżeli nie będziecie go przycinać, jeżeli nie będziecie go ukorzeniać, dosadzać, to on będzie rósł po prostu w górę i będzie taki rachityczny, przewracał się i nie będzie wyglądał tak spektakularnie jak roślina, która będzie stworzona z kilkunastu roślin w dużej donicy. I to jest jedyny sposób na to, żeby birkin był tak olbrzymi, wszerz. To chodzi o to, żeby go ciąć, ukorzeniać albo po prostu dosadzać kolejne rośliny, jeżeli kupicie więcej sadzonek, jeżeli on będzie bardziej popularniejszy, albo na przykład różowy zmieszacie z białym, też powinno bardzo ładnie wyglądać, bo to jest ten sam typ, taki paskowany. Ja jeżeli znajdę jakiegoś ładnego birkina w sklepie i to nie będzie sadzonka tej wielkości za 30 zł, no umówmy się, no to na pewno będę dosadzać dalej. I to jest ilość korzeni. Całkiem niedużo. Jak na taką ilość korzeni, które zostały, to taka ilość korzeni tutaj pojedynczych to naprawdę nie robi żadnej roślinie różnicy, a sprawi, że one, że po prostu nie zgniją, te luźne korzenie, które były zaduszone, a te w doniczce będą wytwarzały się nowe od rośliny. O, tutaj też coś odpadło. No tak się zdarza. Jak czeszemy włosy, to też różne włosy się wypadają. Różne włosy wypadają. Dobra. Opróżniłam już moją tacę i zrobiłam bigos, który jest mieszanką takiego mocniejszego bigosu z ziemi bez torfu. Jest tutaj też pumex, jest sporo perlitu, sporo kory kokosowej, kory piniowej, kory kokosowej pewnie też. No ogólnie taki miks dosyć luźny. Dosyć luźny, który po ściśnięciu się po prostu rozpada i ta część ziemna sprawi, że będzie trzymać wodę, ale ta rozluźniająca sprawi, że nie będzie zastoju wody, tylko właśnie będzie taki bardzo luźny, przewiewny. Pozbyłam się ostatnio kilku roślin i zostały mi 3 takie doniczki, które teraz przymierzę. Ten jeden maluch to by się tutaj zmieścił, ale chciałabym, jak mówiłam, zrobić to razem. Ten będzie za duży. Ten może być ok. Ta doniczka, po czym to? Nie mam napisanego. Może być ok. Nie chcę też dać od razu takiego wielkiego, żeby po prostu jednak nie zmarnować tej rośliny. Mam taki kawałek gazy, standardowo u mnie. Układam po prostu na dno, żeby nie wysypywał się bigos i nasypuję. Aha, jeszcze przymierzę. Spójrzcie, taki przeskok to nieduży, w sam raz, żeby właśnie
dać więcej luzu tej roślinie. Troszeczkę na samo dno. I teraz tak i tak układamy ładnie rachu ciachu i zasypujemy. Taka piękna roślina jest już gotowa. Tu odstawię. Spójrzcie, jaka duża, piękna. Podleję ją później. Teraz to nie jest dobry moment na to, żeby ją podlewać, bo oberwałam sporo małych listków. Też kilka korzeni straciła, więc lepiej, żeby sobie odpoczęła. Tym bardziej, że wczoraj ją podlewałam, więc to nie jest tak, że jest sucha, przeschnięta, przesuszona. Nie, nie, nie. Zdecydowanie jest napita, listki ma jędrne, więc na spokojnie jutro lub pojutrze ją podleję, a teraz sobie odpocznie. Dajcie mi koniecznie znać, czy birkina macie w swojej kolekcji, a zwłaszcza tej w odmianie pink. Czy może nie słyszeliście jeszcze o tej odmianie? Czy macie jakieś inne różowe rośliny? Koniecznie napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć!